Dzień dobry, cześć, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, na 24 styczeń. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Jest to czytanie dla wszystkich osób, które oglądają ten film i są ciekawe, co może ich spotkać w ten dzień. Czyli środa, 24 styczeń. Zobaczmy. To jest taka energia, która pokazuje, że jest tutaj szansa na coś. Ta szansa może być na, może się tu pojawić po prostu jakaś propozycja, jakaś okazja. Tutaj może być szansa na jakieś spotkanie, na jakąś rozmowę. Może Wam przyjść do głowy jakiś pomysł, na przykład na siebie, na pracę, na jakieś przedsięwzięcie, na jakiś projekt, który teraz realizujecie. Ogólnie karta może mówić, że będzie to dzień pełen działania, takiego powera, że będziecie mieć. Bynajmniej niektórzy z Was, nie wszyscy na pewno, ale część osób, no myślę, że tak. I tutaj będziecie gotowi, by działać, by próbować jakichś nowych pomysłów. Tutaj mogą pojawić się właśnie jakieś nowe szanse na coś, na jakąś znajomość, na flirt również, na jakieś spotkanie, na randkę, na rozmowę, na komunikację. No także taki dla niektórych może to być dzień takiego działania i jakichś nowych pomysłów. Tu jakaś może się pojawić pomysł na jakąś właśnie przedsiębiorczość, może na jakieś jak ugryźć na pewno jakieś tam rzeczy, w sensie na przykład jak zacząć jakieś na przykład konwersacje z kontrahentami, z klientami. Także tutaj jak poprowadzić jakieś przedsięwzięcia, strategie, tu mogą, mówię, być nowe pomysły, plany na to. No zobaczmy, możecie działać troszeczkę impulsywnie w ten dzień. Możecie mieć większy temperament. Co jeszcze karty mówią? A tu się pojawia taka karta, troszeczkę odwrotna, bym powiedziała, trochę stopująca tą energię asa buław, bo to jest taka energia, która mówi, że żeby troszeczkę przystopować, więc niektórzy z Was mogą się w tym dniu na przykład no, na chwilę zatrzymać, mogą poświęcić jakiś czas na przykład na medytację. Tutaj ktoś może mieć na przykład wolne w pracy, po prostu w pracy, a na przykład zajmować się innymi rzeczami, może mieć masę obowiązków, więc można połączyć po prostu też te karty, te energie. Może być tak, że ktoś tutaj sobie będzie chciał rozmyślać, może będzie potrzebował chwili samotności, a może będzie czuł się po prostu samotnie. Może być tak, że będziecie chcieli sobie coś tutaj przemyśleć. Tu światło bije. O, że będziecie sobie chcieli coś przemyśleć na przykład. Może być tak, że no właśnie będziecie potrzebowali takiej chwili dla siebie, dlatego mówię, że możecie mieć tutaj jakiś dzień wolny od pracy. Może w ogóle zrobicie sobie taką przerwę od jakichś obowiązków, na przykład domowych też, może tak być. Chęć do działania. Możecie myśleć o tutaj różnych takich rzeczach, które w jakiś sposób zaprzątały Wam głowę, a może to będzie taki dzień, kiedy znajdą Was nowe pomysły, nowe jakieś idee, wpadniecie na jakiś właśnie pomysł, który w jakiś sposób no, pomoże Wam wyjść z jakiejś sytuacji, problemu, jeżeli taki macie, nad tym się zastanawiacie. Może być tak, że to będzie taki dzień, kiedy po prostu dojrzycie światełko w tunelu, tak? W sensie, że na przykład wydawało Wam się, że nie ogarniecie czegoś, że nie będziecie w stanie czegoś zrobić, a tu się okaże, że jednak, albo że nie wiecie jak, a tutaj wpadnie Wam jakiś fajny pomysł do głowy, że dacie radę. Tylko mówię, może potrzebujecie tej chwili, by sobie przemyśleć wszystko, poplanować, by tak troszeczkę pobyć samemu z sobą, by z głębi po prostu swojego serca, jakby pewne rzeczy po prostu zastanowić się nad nimi. Więc tutaj mówię, mogą Wam przyjść takie dosyć ciekawe te pomysły, mogą być, bo mówię, jeżeli będą pochodzić faktycznie gdzieś tam z Waszej głębi, z przemyśleń głębokich, to faktycznie możecie tu wpaść na jakieś fajne pomysły, na fajne rozwiązania, mówię, jakichś sytuacji, zdarzeń.
Może po prostu zastanawiać się nad kimś, czy się spotkać z kimś, czy nie. Może jakaś propozycja tu padła. Różne mogą być tutaj rzeczy. Tutaj mogą być właśnie propozycje do przemyślenia na tej zasadzie, tak? Także możecie się tutaj zastanawiać nad takimi różnymi opcjami, czy w pracy, czy w życiu w ogóle osobistym. No dobrze, a zobaczmy, co jeszcze w ten dzień. Jaka jeszcze mogłaby być energia? Co może się jeszcze przytrafić? Więc tu jeszcze może być tak, taka sytuacja, że po prostu będziecie właśnie. Zarysowuje mi się drugi raz właśnie ta samotność. Myślę, że będziecie chcieli pobyć sami z sobą, przemyśleć sobie pewne rzeczy, zastanowić się na przykład nad jakimś działaniem, nad tym, co robić dalej w danej sytuacji czy w danym problemie. Tutaj może być tak, że po prostu wy lubicie przebywać sami z sobą, niektórzy z was bynajmniej. Tak jak mówiłam o tej medytacji, też może być tak, że będziecie chcieli po prostu sobie pomedytować, jeżeli tak robicie i lubicie po prostu tak spędzać czas, też może tak być. Może tu być taki, ktoś może mieć po prostu tutaj pomysły dotyczące właśnie oszczędzania, kupna, sprzedaży. Tu mogą być różnego rodzaju transakcje właśnie takie w ten dzień. Może być też tak, że po prostu będziecie tu jakieś zyski zbierać. Może być, że staraliście się o jakiś kredyt i dostaniecie go. Możecie ogólnie być zadowoleni tutaj w ten dzień z obfitości finansowej, więc możecie się dowiedzieć o jakiejś podwyżce, o jakiejś nagrodzie, o jakimś awansie. Możecie sami po prostu przemyśleć sobie pewne kwestie. Tutaj możecie mieć, nie wiem, zysk z jakichś lokat, może ktoś wam odda pieniądze też, tak? Możecie się ogólnie cieszyć z tego, co macie, ze swoich zarobków na przykład, z tego, co jest wokół was, ze swoich ruchomości, nieruchomości. Możecie mieć takie właśnie, możecie się czuć tak bezpiecznie bardzo, że jest to stabilny grunt, że macie za co żyć. Więc tutaj dosyć takie właśnie fajne rzeczy, tu mogą wam przychodzić pomysły na biznes, na oszczędzanie, na inwestowanie, na pomysły na różnego rodzaju właśnie rzeczy związane z rozwojem finansowym. Czyli by było jeszcze lepiej, byście się mogli czuć jeszcze bardziej komfortowo, jeszcze bardziej no, pewni siebie, tak? Swoich decyzji. Tu możecie mieć pomysły właśnie na, jeżeli macie jakieś właśnie nieruchomości i chcecie je wynająć, to tutaj też możecie mieć jakieś pomysły właśnie na to. W ten dzień, co z tym robić, jak dalej, jak podziałać, żeby było dobrze. Możecie tutaj coś sobie przemyślenia jakieś możecie po prostu mieć dotyczące właśnie też tutaj tej strefy materialnej, jak pomnażać by było jeszcze lepiej, ale ogólnie mówię, samopoczucie bardzo dobre będziecie mieć, będziecie bardzo dobrze czuć, jeśli chodzi, mówię, niezdrowotnie, ale po prostu zdrowia nie widzę tutaj, natomiast zresztą nie czytam na razie zdrowia, tylko po prostu z tego, co macie, z tej strefy, że możecie stabilnie stać na nogach, tak? Że jesteście niezależni na przykład finansowo. Niektórzy z was mogą mieć takie poczucie i tak jak mówię, chcą dalej inwestować na przykład, tak? Macie nowe pomysły na to. Tutaj, jeśli chodzi o pracę, to tutaj może być tak, że macie jakieś przemyślenia dotyczące właśnie nowe pomysły dotyczące właśnie zarabiania, tego by było jeszcze lepiej, jeszcze korzystniejsze transakcje, jeszcze lepsze przedsięwzięcia. Jak to po prostu wszystko ma funkcjonować, żeby było jeszcze lepiej niż jest. Więc tutaj naprawdę no, takie szerokie pole do popisu, jeśli chodzi właśnie o jakieś zyski, oszczędności i w ogóle tutaj wszystko z tym związane z materią. Więc w biznesie bardzo dobrze, tak? W życiu zawodowym. No też dobrze, cieszycie się z tej obfitości. Myślę, że tutaj może dobrze w sensie takim, że macie jakieś nowe pomysły, może się pojawić jakiś flirt, randka. Aczkolwiek mam wrażenie, że w ten dzień raczej będzie woleli pozostać no, z sobą, sami z sobą. Raczej nie będziecie się chcieli spotykać, tylko raczej ten dzień przeznaczycie właśnie na jakieś takie właśnie rozmyślania i po prostu spędzenie tego czasu samego z sobą.
Wiadomo, że ktoś z Was może pójdzie na przykład na jakieś spotkanie, tak, zdecyduje się iść w towarzystwie na przykład jakimś, tak, gdzieś się umówiliście, czy coś, to też może być takie wyjście, aczkolwiek większość z Was, z osób, które mnie słuchają, to raczej będą myślały o sobie, raczej ten czas będą chciały spędzić same z sobą, ze swoimi jakimiś przemyśleniami. Zastanawianiem się nad tym, co dalej, na przykład nad swoim życiem, nad, tak jak mówiłam, się tutaj strefą materialną, pracą, zawodowymi rzeczami, osobistymi pewnie też w jakimś stopniu, ale raczej taki dzień przemyśleń. A zobaczmy jeszcze jedną kartę, która pokaże nam tą energię tego dnia. No właśnie, także raczej bym tak powiedziała, że raczej będziecie woleli ten dzień spędzić sami. Tutaj możecie mieć też, niektórzy z Was oczywiście, taką nostalgię, możecie czuć za tym, co było, za przeszłością. Tutaj możecie sobie, no niektórzy z Was oczywiście mogą nie dostrzegać pewnych rzeczy, nie chcieć wyjść jeszcze, jak gdyby tkwią w przeszłości. Coś sobie wspominacie, coś przeżywacie. Właśnie jakieś sytuacje, osoby, które w jakiś sposób już zniknęły z waszego życia. I ten dzień taki dla niektórych może być właśnie nostalgiczny. Możecie czuć jakąś tęsknotę, żal za kimś, za czymś, co było, a już niestety nie jest. Możecie tutaj nie dostrzegać pewnych szans, pewnych możliwości, które się gdzieś tam przed wami pojawiają, więc niektórzy z was może będą tak właśnie podchodzić, będą mieć takie odczucia, taka energia gdzieś będzie koło was. No całkiem możliwe, tak? Tu może być tak, że po prostu będziecie się zastanawiać nad tą przeszłością, jeszcze gdzieś tam ją w jakiś sposób próbowali może wskrzesić, bym powiedziała, ale to się nie uda, tak? Natomiast no taki ciężki czas może być dla niektórych z was, powiem. Może dla mniejszości, bo jednak więcej jest tutaj kart pozytywnych, tak? Mówiłam tu o tej samotności, która Wam będzie potrzebna w tym dniu, którą możecie odczuwać. I tu w tej karcie też ostatniej można zobaczyć tą samotność, poczucie takiego osamotnienia, że się jest samemu, zresztą, że się nie chce nikogo tak naprawdę koło siebie. Więc też jest to jak gdyby kolejna karta, która mówi o tym, że możecie czuć w ten dzień faktycznie taką potrzebę właśnie spędzenia tego czasu samego z sobą. Aczkolwiek każda z tych kart reprezentuje zupełnie inne spędzanie tego czasu. Więc wydaje mi się, że poruszyłam wiele aspektów właśnie tego spędzania czasu. No dobrze, a zobaczmy. Tu jeszcze tak myślę, że może po prostu jeszcze taka rzecz, że po prostu tutaj możecie wspominać na przykład jakieś biznesy, które niestety się nie udały. Także tu może być tak, że ktoś was kiedyś oszukał w przyszłości finansowo i też możecie tutaj jak gdyby no dalej to przeżywać. Dotknęło was to bardzo i nie zauważacie, że może być lepiej, że nie każdy jest oszustem, nie każdy chce oszukać. Aczkolwiek macie złe doświadczenia z przeszłości i złe wspomnienia, więc gdzieś tutaj w tym dniu może taka energia się u kogoś pojawić. Może u nikogo, a może u mniejszości. Ale może tak być po prostu. A zobaczmy radę. Ogólnie radę na ten dzień. Jedną kartę rady. Jeśli chodzi o radę ten dzień, no to tutaj powiedziałabym tak, żeby słuchać swojej intuicji. Jest to karta, która mówi właśnie o tym, że intuicja jest tutaj bardzo ważna. To karta, która, no właśnie, radzi, żeby się nie obawiać, żeby nie tkwić gdzieś tam, tak, w przeszłości też bym powiedziała, tylko raczej iść do przodu. To jest karta, która mówi o tym, że może dzięki tej medytacji, czy dzięki temu, że pobędziecie chwilę sami, jeśli znajdziecie taki czas dla siebie w ten dzień,
to może te pomysły nowe, które Wam wpadną do głowy, to może być coś takiego, że jakieś talenty z siebie wyłuskacie, może dostrzeżecie coś, czego wcześniej nie dostrzegaliście. Więc no, jest na to szansa duża, więc może być tak, że odkryjecie w sobie coś, o czym nie wiedzieliście, nie dopuszczaliście do siebie. Więc może być tak właśnie. Więc karta radzi, że jeżeli tak będzie, no to faktycznie zróbcie coś z tym. Myślę, że ta medytacja czy pobyt samemu faktycznie dobrze Wam zrobi w ten dzień. Możecie tutaj, mówię, fajne rzeczy w sumie odkryć, fajne rzeczy sobie poukładać. Więc kierujcie się tą intuicją. Jeżeli potrzebujecie tego czasu dla siebie, to tego sobie spróbujcie zorganizować, czy znajdźcie tego, nie wiem. Ale karty sugerują właśnie, żeby kierować się tą intuicją przede wszystkim. No i próbować coś z siebie wydobyć. Jeżeli faktycznie jakieś pomysły tu będziecie mieć, to faktycznie no, próbujcie je realizować i urzeczywistnić. No, dziękuję bardzo za czytanie. Życzę Wam miłego dnia, miłej środy i do usłyszenia. Cześć.